Hej wszystkim! Tak jak obiecałam, zebrałam wszystkie potrzebne informacje na temat sajni przydomowej i stworzyłam o tym filmik. Zapraszam do oglądania. Myślę, że na sam początek zaczniemy od boksów. Ja mam ich 3. Plus do tego mała siedlarnia, o tutaj. Od razu mówię, że jest to przelicznik na jeden boks. Wymiary takiego boksu to 3 metry na 3 metry i są to dobre wymiary dla konia 165 cm w głębi, jak i dla kuca 145 cm w głębi. Koszt takiej usługi to 4 do 5 tysięcy, w tym wylanie betonu i zbicie tego wszystkiego, tych desek i tak dalej. Gdy robi się samemu, koszt to około 3-3,5 tysiąca. Materiały na stajni najlepiej zakupić bezpośrednio w tartaku, nie w żadnym sklepie. My mamy stajnię świerkową, jest to najbardziej trwałe drewno. Wcześniej w tle leciał cały proces budowania tej stajni. Trwał on około miesiąca, tak 3-4 tygodnie. Boksy zamykamy na takie suwaki jakby i na drzwiczki. I to się nazywało Bartek. Siodlarnia również ma 3 metry na 3 metry i znajduje się w niej właśnie siodła, ogłowie i wszystko co do koni. Tutaj ceny i kosztów wam nie podam, ponieważ są to jednostkowe wydatki. Tak jak widać, samemu zrobiliśmy, mój chłopak sam zrobił, znaczy zawieszki do siodeł, do ogłowia, na kantary, chociaż na filmiku pokazane jest już kupione na kantary i właśnie tą podwieszkę do czapraków, którą teraz widzicie. Zaraz pokażemy wam jak ona działa, ponieważ raz jest u góry, raz jest na dole. Ta konstrukcja jest wymyślona w całości przez mojego chłopaka, za co bardzo mu dziękuję. Z doświadczenia polecam zamykać siodlarnię na kłódkę. Zadaszenie jest dowolne, na przykład blacha trapezowa, jaką ja mam, i jest to około 10 zł za metr kwadratowy. Mogą być to też świetliki, tylko są one droższe, to są takie przeźroczyste blachy. Słupy, które trzymają tą całą konstrukcję, są słupami akacjowymi, które mają co najmniej 20 lat gwarancji bycia, także są trwałe i wytrzymałe. Cena siana i słomy jest zależna od roku i od województwa, w jakim mieszkacie. Słoma to około 30 do 55 zł, balot 200 kg oczywiście, a siano nawet do 100 zł za balot. Oczywiście najwygodniej jest wtedy, kiedy ma się swoje siano i swoje łąki. Samemu się to wszystko zbiera, a jeżeli nie ma się swojego sprzętu do tego, to trzeba oczywiście zapłacić, no chyba, że się umówicie z rolnikiem z wioski, to... Koszty lążownika to około 1500 do 2. Pale najlepiej akacjowe, poprzeczki sosnowe i najlepiej je zakonserwować, bo inaczej mogą konie połamać, na przykład drapiąc się, jak mój Niko na przykład. Właśnie pokazuję tutaj lążownik, cały dookoła, razem z połamanymi deskami przez Niko, deskami, poprzeczkami, przepraszam. Wejście do lążownika jest tak jakby na taką zasuwę, na deskę, ponieważ nie zdążyliśmy zrobić normalnego wejścia, ale też jest ok to. Nasza łąka ma coś ponad hektar i jest podzielona na sektory. Po prawej mamy jedną łąkę, jeden sektor, po lewej mamy dwie łąki i jedna z tych łąk też jest przedzielona na ujeżdżalnię. Teraz zobaczycie ujeżdżalnię i jej wymiary to 48 metrów na 30 metrów. Są to super wymiary na jazdę. Tutaj wejście, dwa rzuty, dwa zdjęcia, które nie jest pod prądem. Co do ogrodzenia, najlepsze są dębowe okantowane słupki.
i taśma pod prądem, potocznie zwana pastuchem, podłączona właśnie do elektryzatora, który kosztuje około 200 zł, zależy od napięcia, może być droższy. Bardzo ważnym elementem jest baniak z wodą, który kosztuje około 150 zł. I zbiornik na tą wodę, czyli na przykład wanna w moim przypadku, jest najbardziej korzystna. Można znaleźć ją na złomowisku albo kupić w internecie nawet do 200 zł używaną, więc to nie jest dużo, a konie będą miały z czego pić. Trzeba pamiętać, że taką wannę trzeba czyścić, bo bardzo szybko się brudzi. Równie ważna jest lizawka, którą można wykonać ze słupa osikowego, wyciąć tam kwadrat i wrzucić tam sól. Takie to zrobiłam ja. Zapytacie się, co zrobić z obornikiem? Można go bardzo łatwo sprzedać za 100 zł nawet, za tonę, czyli taką dobrą przyczepkę napakowaną. To jest bardzo dobra cena. Przydatne będzie również zrobienie lub zakupienie takiego paśnika na siano. Kosztów nie znam, ponieważ robił to znajomy taty dla zwierząt do lasu. To zostało mu takie, więc dał nam. Co do przeszkód, to jak kto woli, ale na przykład ja wolę opony, które można znaleźć w każdym komisie, mogą wam nawet oddać za darmo. I drągi. Nie wiem, skąd możemy znaleźć drągi, nie można wyciągać na pewno z lasu bez pozwolenia leśniczego. No nie wiem, to po prostu trzeba sobie załatwić. Albo kupić w internecie, takie pomalowane i już zrobione do użytku, kosztują 70 zł około za jeden. A stojaki to 50 zł za jeden, a za komplet chyba 200 zł, więc nie jest to tani zakup. Z takich dodatkowych, ułatwiających nam życie stajni rzeczy będzie na pewno lampa i akumulator, który kosztuje około 200 zł i lampa też coś koło tego, na przykład taka na magnes, jaką ja mam, i można ją na przykład przemieszczać i oświetlić sobie siodlarnie, boksy i tak dalej. Starałam się uchwycić wszystko, co jest najważniejsze, także docencie moje starania, czyli lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Tym miłym akcentem chciałabym się z wami pożegnać. Zobaczcie jeszcze raz, jak wygląda ta stajnia. Dzięki za oglądanie. Pa!